gospodarze, drodzy goście. Zacznę moje wystąpienie od gratulacji, oczywiście gratulacji z tytułu jubileuszu. Miałam tę przyjemność i zaszczyt być, towarzyszyć rodzeniu się tej szkoły, ale także i rozwojowi, ale ten jubileusz pod względem formalnym ma tylko tyle lat, ale tak naprawdę te tradycje kształcenia bo naturalnego kształcenia wyższego daleko głębiej sięgają i wiążą się także z historycznym wyrazem tego budynku i tą emanacją także polskości Raciborzu. Jako mieszkanka tak naprawdę Raciborza w rozumieniu ziemi raciborskiej z korzeniami tu od lat, jednak cieszy mnie najbardziej to, co buduje potencjał naszej ziemi, co buduje naszą dumę, co też buduje wizerunek Raciborza i ziemi raciborskiej. Niewątpliwie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa wpisuje się w ten wizerunek w sposób trwały i w sposób nowoczesny, pokazując to oblicze nie tylko edukacyjne, ale i intelektualne, innowacyjne mieszkańców naszej ziemi. Ale także ten wizerunek, ten dobry obraz naszej ziemi, naszych mieszkańców wpisuje się edukacja medyczna. Ja mam osobiste też wspomnienia i relacje, bo dzisiaj kształcenie pielęgniarek, pielęgniarzy to jest szczebel kształcenia wyższego i pomaturalnego czy licencjackiego, ale także jak pan rektor zapowiada magisterskiego w przyszłości. Ale to kształcenie zawsze było wpisane w historię Raciborza i zawsze miało charakter taki elitarny, bo choć liceum dla pielęgniarek, gdzie miałam wiele koleżanek, było, wydaje się, tylko liceum, to wszyscy mieliśmy świadomość, jak elitarne i jak szczególnie profesjonalne jest to kształcenie na poziomie dużo wyższym niż licealne. Poza tym, jak pamiętam nasze kontakty z koleżankami, zawsze z podziwem patrzyliśmy nie tylko na ten etos i poświęcenie, którym dawały wyraz i te szare mundurki z białymi kołnierzami. Pamiętam te czepki, z których dziewczyny były tak dumne, kolejno zdobywając poszczególne szczeble edukacji, ale także te mrożące krew w żyłach opowieści, jak to musiały ćwiczyć na sobie podawanie między innymi zaszczepów do mięśniowych czy do żylnych. Dziś widzimy, jak świat idzie z postępem i to też, o czym chciałam powiedzieć, nie tylko ta opiekuńczość, która jest wpisana na wizerunek Raciborza, to otwarcie na intelekt, na edukację, także edukację wyższą, ale właśnie to efektywny, praktyczny wymiar wiedzy i edukacji. Wyrazem tego właśnie jest to dzisiejsze centrum, dlatego wspominam o tych opowieściach, bo dzisiaj można się uczyć praktycznie zaawansowanej wiedzy przy użyciu właśnie najnowocześniejszych technologii. Ale także chciałabym przy tej okazji podkreślić to, co widzimy dzisiaj, otwierając także to centrum i przyglądając się uczelni, to jaki wpływ ma to, że jesteśmy członkami Unii Europejskiej, że możemy korzystać z tych wspólnych środków, na które się przecież wszyscy składamy jako jeden z krajów Unii Europejskiej. To jest ważne, bo to są nie tylko pieniądze, ale także nośnik właśnie nowych technologii, nośnik wiedzy. Ten wkład ze strony Unii Europejskiej i pośrednictwo Narodowego Centrum Rozwoju w tym zakresie, także ministerstwa, jest niezwykle cenny i znamienny. Przy tej okazji możemy także podkreślić to, że ten wymiar, o którym wspomniał, planu, o którym wspomniał jego magnificencja rektor w postaci konieczności zwiększenia efektywności energetycznej budynków, czy termomodernizacji, także się w tę unijną najbliższą przyszłość wpisuje w ramach Zielonego Ładu. Mamy taki horyzontalny program o dużej wartości,
jeśli chodzi o Polskę, oblicza się, że będzie to około 8 miliardów euro, który jest pod nazwą strategia renowacji. Chodzi właśnie o poprawę efektywności energetycznej budynków na ogromną skalę przy zastosowaniu nowoczesnych także źródeł energii, ale także z myślą o digitalizacji zarządzania zaopatrzeniem i wykorzystaniem energii. Jestem przekonana, że uczelnia jak do tej pory będzie otwierała drogę, wytyczała szlaki dla tych technologii, ale w sposób taki właściwy naszemu raciborskiemu, śląskiemu etosowi poprzez wdrażanie tych rozwiązań w praktyce. Gratuluję raz jeszcze i senatowi, ale studentom przede wszystkim i całej kadrze uczelni na ręce pana rektora składam te gratulacje i życzenia takiego myślenia o sobie też z uważnością i współpracą, co w dobie wojny po sąsiedzku ma też ogromne znaczenie, żebyśmy się potrafili wspierać nawzajem, nie tylko w tym wymiarze technicznym, opiekuńczym, ale także uczuciowym. Wszystkiego dobrego. Jeszcze raz dziękuję. Zapraszam.